Michał, gratulacje, kolejne zwycięstwo w trakcie zimowego okresu przygotowawczego. Zaskoczyli was czymś piłkarze Spartaka? Co widziałeś dzisiaj na boisku? Myślę, że na pewno było widać, że chcieli grać pressingiem, wychodzić od tyłu, więc na pewno dla nas było to dobre, że grali od tyłu, mogliśmy przećwiczyć pressing i myślę, że to dobrze wyglądało. Po zejściu trener powiedział ci, że jeśli będziesz grał w lidze tak jak dziś, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Takie miłe słowa chyba dodają motywacji. Tak, ale na pewno przyjmuję to na chłodno. Wiem, że jeszcze dużo pracy przede mną i wystarczy pracować i grać i myślę, że będzie dobrze. Czujesz, że Ekstraklasa stoi w tej rundzie przed tobą otworem? Masz jakieś cele na najbliższe pół roku? Nie myślę na razie o tym. Chcę z meczu na mecz się przygotowywać i grać jak najwięcej i to dla mnie jest cel na tą rundę. Czekasz na powołanie do młodzieżowej kadry? Na jakiej pozycji myślisz, że mógłbyś pomóc reprezentacji? Myślę, że jak będą dobre występy w Ekstraklasie, to na pewno dostanę to powołanie na reprezentację, a jeżeli chodzi o pozycję, to myślę, że dziesiątka. Czy był to najbardziej wymagający obóz pod względem przygotowania fizycznego? Na jakim byłeś? Myślę, że tak, że pod względem fizycznym, jak i piłkarskim, myślę, że to był dobry obóz, ale dobrze, że to tak przepracowaliśmy.